Hej, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj ponownie trzecia odznaka biegłości, tym razem czołg, którego jeszcze u mnie na kanale nie było, a mianowicie Leopard 1, czyli, no dosyć nie oszukujmy się, skillowa, wymagająca maszynka, na pewno nie jest prosta w graniu, a gracz, który uzyskał te 3, a właściwie 9 pasków na lufie, nie kto inny jak Papiczak, cześć. Siemańsko. Leopard 1, niemiecki med 10 poziomu. O nim za chwilę, na początku powiedz o twoich, nie wiem, wrażeniach po zobaczeniu Red Shire. Wydaje mi się, że dobra mapka i to jeszcze od tej strony, więc... To ja mogę powiedzieć generalnie zamysł plutonu, w którym jesteśmy. Bo jak widzisz, jesteśmy w plutonie trzyosobowym i tak naprawdę początkowo to nie ja miałem markować Leoparda, a raczej mieliśmy pomagać Mikołajowi w markowaniu Manticory, ale są osoby szybkie i szybsze. Ale ja się cieszyłem, bo to była dobra mapa dla Manticory. Mimo wszystko dla mnie też jest to dobra mapa. Duże dystanse, otwarte przestrzenie, duże manewry do popisu, duże no pole do popisu. No i chociażby to, co teraz, Leoparda. Nie? Mikołaj tak. Spotuje ci z busha, a ty masz po prostu piękne bicie na te ciężkie na przejeździe. Może teraz powiedz coś o Leopardzie. No, co powiedziałem wcześniej, jest to bardzo skillowy i trudny czołg i do gameplayu za chwilę, ale najpierw jakbyś mógł w skrócie go opisać i później ulubione i znienawidzone jego cechy. No to jest to czołg, tak jak powiedziałeś, bardzo trudny w grze, który wymaga bardzo dużo obycia z tym czołgiem i z zachowaniem na mapie. Przez swoją charakterystykę typowego papiera i snajpera można nim grać na pierwszej linii jak najbardziej, natomiast jest to tym bardziej trudne. Tak nie da się jednym słowem powiedzieć, jak tym czołgiem grać tak naprawdę, natomiast no, zasadniczo druga, nawet często trzecia linia jednak nie wyklucza się tym czołgiem, tak jak powiedziałem, grania pierwszej linii. On się do tego nadaje ze swoim DPM-em i opuszczaniem działa. Okej, czyli głównie jest to papier wielki, to co ja widzieliście na streamach, że kupiłem go, gdzieś tam próbowałem grać, raz dobrze pójdzie, raz gorzej, ale to co zauważyłem, to jest jego beznadziejny kamuflaż. Czy to jest po prostu kwestia mojej jeszcze słabej załogi, czy tak po prostu jest, że on ma strasznie słaby ten kamuflaż? No to myślę, że to jest kwestia twojej załogi, bo kamuflaż może nie ma rewelacyjnego, ale ma bardzo dobry faktycznie. Ma bardzo dobry kamuflaż i wystarcza do strzelania za dobre buszy nawet z dystansu stu kilkunastu metrów. Okej. Działko, no oczywiście wiadomo, jak na snajpera, jest celne, szybko strzelne. Ma fajną alfę z 420, przepraszam, w połączeniu właśnie z tym przeładowaniem chyba z 7 sekund, o ile dobrze pamiętam, ile tam około? 7-1 właśnie. I dodatkowo to, co fajne, to ma APCR-ki goldowe na goldzie, więc mamy na goldzie 323 peny, na zwykłych 278. Więc całkiem spoko i po tego golda często nie trzeba sięgać, nie? No właśnie, tak jak, teraz... tak jak widać w tej bitwie, ja nie użyłem na razie żadnego golda. I naprawdę to nie jest jedyna bitwa, w której tak grałem. Ta penetracja na podstawowych jest spokojnie wystarczająca, szczególnie przy takiej celności tego czołgu. Więc to jest ogromna zaleta, że on nie wymaga dużo strzelania goldem. A jeżeli już się strzela tym goldem, to jest jeszcze większym masakratorem niż na podstawowych po prostu. Jakieś inne zalety, czy głównie właśnie to działko? Mobilność. Mobilność jest rewelacyjna, maksymalna prędkość, jeśli się nie mylę, 70 na godzinę. Co prawda osiąga to tylko z górki, ale to pozwala na po prostu pojawienie się na mapie wszędzie prawie. Zawsze możesz być na akcji Leopardem, tak jak czołgami lekkimi. Mhm, no i teraz może zanim jeszcze o biegłości, powiedz, na czym się skupić grając Leopardem pod marki? Czy właśnie pod damage, czy próbować jakoś asystę? Jakbyś mógł tak, nie wiem, w skrócie po prostu powiedzieć, no to na czym głównie się koncentrować? Absolutnie podstawowe jest damage, bo to jest jeden z najlepszych damage dealerów faktycznie w całej grze, więc to jest absolutna podstawa. Robić dużo damage'a, bo ten czołg na to naprawdę pozwala.
Natomiast jeśli chodzi o dodawanie sobie asysty, to trzeba bardzo biegle obserwować po prostu sytuację na mapie. On ma faktycznie, tak jak powiedziałeś, dosyć dużą sylwetkę, przez co nie zawsze łatwo się nim spotuje za jakichś krzaków, ale jego mobilność trochę to nadrabia właśnie, więc są momenty, w których można sobie pozwolić leopardem na spotowanie, tak jak powiedziałem, na pierwszej linii, tak jak ja zagrałem tutaj, wjechałem za ten pierwszy wał i spotowałem niektóre te lighty czy te deki stojące tam na snajpie, bo wiedziałem, że na ósemkach mogę sobie na to pozwolić, za krzaka sobie czasami wychylić i tam zrobiłem czasami jakiegoś spota. Natomiast przez fakt, że tu są APCR-ki i niesamowicie celne działo, naprawdę można strzelać po trakach bardzo efektywnie i nawet to jest moim zdaniem trafniejszy sposób spotowania niż samo wykrywanie pojazdów. Okej, no i teraz powiedz jeszcze, jak wyglądały wymagania na trzecią biegłość, bo na pewno nie były proste. Tak. Jest to wymagający czołg na pewno, nie? Już pomijając sam fakt, że ten czołg po prostu, tak jak każdy czołg bez pancerza, jest trudny w grze i trzeba naprawdę sporo nim pograć, żeby go opanować dobrze. Natomiast same czysto numerkowo wymagania na papierze 4400, 4500, tak żeby faktycznie ta marka rosła, no to tak z 5000 kombajna co bitwa faktycznie trzeba nim robić. No i jeszcze powiedz, ile miałeś przed tą bitwą, o ile pamiętasz? Tam było dosyć blisko, bo to było chyba 94 i 8. Coś takiego, okay, no więc to 20, miałem czyli bardzo, bardzo mało miałem, już brakowało mi. Czyli kwestia już naprawdę do bicia. Jeśli chodzi o czołg, wydaje mi się, że omówione marki też. Jeśli chodzi o screen, no to oczywiście te 9 pasków. Czyli wiadomo, 3 marki w niemieckich czołgach są to, jedna marka to są 3 paski. Medal wsparcia i high caliber. 5000 uszkodzeń, prawie 1000 bazowego expa. No losowanie fajne na ósemki cię jeszcze rzuciło. Chociaż w sumie dla Leoparda, nie wiem czy takie dobre. No bo tak jak na powiedziałem, dziesiątkach na jest dziesiątkach przecież więcej można robić, HP-ków, tak, nie? na dziesiątkach można robić więcej damage'a, natomiast dzięki temu, że to były ósemki, to można pozwolić sobie leopardem na dużo agresywniejsze zagrania, może podspotowanie, większe wymienianie się damage'em, więc to tak, no, mimo wszystko ósemki cały czas są trochę lepszym matchmakingiem, ale na dziesiątkach naprawdę uważam, że można robić tak samo fajne wyniki i można się tak samo cieszyć na matchmakingu, na dyszkach, bo to dlatego czołgu nie jest bardzo zależny matchmaking. Nawet arty nie są dla niego jakoś niesamowicie groźne, zważając na fakt, że on stoi gdzieś z tyłu i rzadko naprawdę się przyjmuje nim od art. No chyba, że się gra nim głupio po prostu. No. No ta bitwa jeszcze pokazała, że właśnie podczas markowania Leoparda, czy też jakiegokolwiek innego snajpera, warto mieć po prostu plutonowego na lajcie. Bo wiadomo, że jakiś random nie zawsze pojedzie tam, gdzie chcemy, tam, gdzie wiemy, że będzie przestrzał. No, dzięki temu, że Mikołaj był w Plutonie i jeszcze Exiguus, czy też Ali Will Click You, no, powiedział, że po prostu spotnie ten przejazd, ty się ustawiłeś i miałeś farmę damage'a, więc to też warto wziąć pod uwagę. No, trochę kasy stracone, mimo tego, że bez golda, ale wiadomo, że racje te sprawy. No i to tyle. Gratuluję kolejnego wyniku. Czekam na kolejny czołg, mógłbym rzec. No i czy chcesz coś dodać na koniec? Ja chciałbym pozdrowić Mikołaja, ale tym razem bez artylerii. Ale chciałbym pozdrowić Mikołaja. Czyli samego Mikołaja. Samego Mikołaja, bardzo dziękuję. Również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.